Byłem u babci z bratem i to wtedy ojciec przyszedł po kryjomu do nas odwiedzić jeszcze ostatni raz, bo wtedy widział. Lipca 2006 roku. Wieś Giby koło Sejm, Suwalszczyzna. Przy pomniku, symbolicznej mogile 600 zaginionych Polaków, odprawia się msza święta. Od kilku lat wystawa złożona z fotografii zaginionych wędruje po Białostocczyźnie. Zaginieni, porwani w lipcu 1945 roku przez okupantów Rosję sowiecką, zostali zamordowani. Do dziś nie wiadomo jak, kiedy i gdzie. Mój ojciec zginął w 45 roku w lipcu. Tak samo ojca rodzony brat i matki rodzony brat. Właśnie matki rodzony brat tutaj jest gromadzki Stanisław. Ojciec Piotr Kuźnicki i ojca rodzony brat Kuźnicki Leon. Ojciec był w Armii Krajowej, służył. Będę mówić wam tak. Nazywam się Scholasty Kazieniewicz. Z domu jestem Żabicka. Mój ojciec, Stanisław Żabicki z Zelwy, sołtys z Zelwy, został zabrany przez ruskich żołnierzy 14 lipca 1945 roku. Matki nie było, bo aresztowali wcześniej, bo szukali ojca, nie znaleźli, tu aresztowali matkę. A matki nie było i byłem u babci z bratem i to wtedy ojciec przyszedł po kryjomu do nas odwiedzić jeszcze ostatni raz, bo wtedy widział. Przyszli po ojca dwóch rosyjskich żołnierzy, jakoby furmankę tam im gdzieś potrzebna była na coś. No i poszedł ojciec z nimi. Ale na noc został puszczony do domu. Wrócił jeszcze. Więc słychać było już, że to jest oblawa, że ludzie są zabierani. Proponowali sąsiedzi tutaj ojcu, żeby ojciec gdzieś ukrył się, albo wyjechał na ziemię odzyskane, bo już tam siostra jego była na ziemiach odzyskanych. Ale ojciec powiedział, że nigdzie nie pojedzie. Jeżeli mam być zabrany, to ja, bo chłopców zabiorę. O, jeden brat miał już 22 lata, drugi 17. No i dlatego został w domu. Mojej matki rodzony był brat zaresztowany, sąsiedzi, potem brat stryjeczny, zaresztowany 17-letni, też mocno był pobity. Po prostu on za ojca jego, bo ojciec był piłsudczyk, ochotnik, dosłużył się w 20 roku starszego sierżanta i dlatego chcieli zaresztować, jak przyszli po wojnie już. W 1945 w lipcu szukali mego stryjka, rodzonego brata ojca, ale był w Oświęcimiu, Niemcy zabrali, więc zabrali syna 17-letniego z pola. Ja strasznie zaczęłam płakać, jako mała dziewczynka, chwytałam za nogi tych ruskich, żeby zostawili tego mego ojca. A mama przyniosła jeszcze wódki gdzieś miała, że zostawcie panowie, zostawcie mego męża, prosiła. Nic nie pomogło, zabrali. I tu drużką, o tą drużką poprowadzili na to drogę.
I tam stał samochód, tam dalej. Już było ludzi nabranych na tym samochodzie. I pojechali do Budwiecza. Dom i zagroda zasłużonego patrioty sołtysa z Elwy Stanisława Żawickiego. Żołnierz Armii Krajowej nie walczył w lesie. Organizował pomoc wsi dla walczących z bronią w ręku. Tak było w całym okręgu, w obwodach suwalskim i augustowskim AK. W Puszczy Augustowskiej, w wioskach wokół niej, rządziła Armia Krajowa. Okupanci Niemcy zapuszczali się tu rzadko i odchodzili ze stratami. W 1944 roku, gdy niemiecką zastąpiła okupacja wojsk ZSRR, Armia Krajowa Okręgu Białystok przekształciła się w Armię Krajową Obywatelską. Jako taka chroniła obywateli przed grabieżą i gwałtami Armii Czerwonej oraz przed rodzimymi zdrajcami z Urzędów Bezpieczeństwa. Dlatego w lipcu 1945 roku zarządzono terrorystyczną akcję nazywaną umownie Obławą Augustowską. Sołtys z Elwy Stanisław Żabicki został ciężko pobity już w obozie filtracyjnym w Budwiedziu. Potem trafił z innymi do GIP, do największych zabudowań zagrody Szarejków. Miałem 10 lat, byłem przy tym, jako chłopak to tak tam wszędzie mogłem łatwiej podglądać, jak osoba by dorosła i wszystko widziałem bardzo, bardzo byli bici. Bardzo dużo było tych tutaj ludzi zaresztowanych. W tych chlewach przez 7 dni przybywał mój ojciec. Żołnierze radzieccy pozganiali wszystkich ludzi tutaj do tych chlewów, a ja przez 7 dni ze swoją mamą codziennie przychodziłam, chciałam zobaczyć ojca. I przynosiliśmy jedzenie, każdy raz zabierał ruski żołnierz. Jedzenie brało od nas i mówił, żebyśmy przyszli jutro, to jutro zobaczymy ojca. Jutro doczka ojca uwidzisz. Oni w tamtym chlewie siedzieli, ja w drugim chlewie, drabinka tego, tu ja na tej drabince siedział, całymi dniami siedział, a oni tam stamtąd z tego brali. I na górę wyprowadzali, i na badanie, i na badania, jak nazwa, to przynosili prawie sztybnych, takie zbite te ludzie. Gdzie tam cholera? Są pokoje na górze, nad sklepem pokoje i tam właśnie badali. Wychodził człowiek bardzo pobity, ukrwawiony, a po schodach to bardzo często nie szedł, tylko dostał jakąś kolbę karabinem i zjeżdżał. Jak zjeżdżał, tam toczył się. Na górce tam taki pokoik był. I tu tam na ścianach to krew, podłoga krwi, tam tak jak tapeta, tak jak w rzeźni, no. I tego. I takie o 6 igły leżeli. To jak te igły, to bili, to nie dawali rady. To tam tego tłuczy się, to w drzwi o rzeźni, tak o palce wsadzi. A z tamtej strony poza paznokci, za paznokci, wisk, krzyk, jęk. Na 8 dzień przyszliśmy i chlewy puste, tylko sąsiedzi mówią, pani Szarykowa mówi, że w nocy wszyscy ludzie zostali z tych chlewów wywiezieni. Przynosili prawie na ręcach i wort otwarty tam wrzucą. I też tam, bo tam żołnierze byli w środku, no i oni tam siadali, no to... Z jednej strony nad bortem siedzą żołnierze, a te ludzie siedzą i tutaj jak ja teraz siedzę, to drugi pomiędzy nogi znów siada i tak po kolei rzędami. Już tam nie ruszy się. No i 11 samochodów załadowali i pojeździ. Pani Szarejkowa zawsze mnie mówiła, tak mnie serce mocno bolało, ale słuchałam tego. Powiedziała jak jedną osobę wrzucili w kocu na samochód. I tak do mnie potem mówiła, że wiesz, Scholiu, chyba to twój ojciec już nieżywego chyba wrzucili na ten samochód, bo ci, co mogli, to sami wchodzili. A jeden był wrzucony. Zaczęli wywozić z wieczora. Od godziny
między 9 a 10. Stąd wzięli 13 autobusów. Ciężarówek. Tak, tak, przepraszam, ciężarówek, takich ciężarów, takich lublinków. I wieźli pod górę w stronę Rygoli. Potem tam, tak zwana jest linia kopana w lesie, część, którzy mogli, jeśli nie byli tacy pobici, to szli, gnali ich w stronę stanowiska, potem kalety i oni są pomordowani koło Grodna. Tam taka jest miejscowość na Omowicze. I tam są pomordowani oni. Samochód wracał za pół godziny. Z tempu nikt do lasu nie miał, z cywilów. I oni 6 kilometrów wieźli w stronę Rygoli. No i jeszcze potem tam 2 kilometry do granicy białoruskiej. Nie chcieli tu w Polsce, bo był właśnie ten wykryty Katyń. I to wszystkich pozabijać, tylko już na terenie Białorusi. A skąd pan to wie? Bo ja pracowałem w gminie, miałem terenową robotę. To gdzie jakieś takie było tam, no wysepka, jakaś tam górka, jakieś coś, ja tam wszędzie strząsłem, patrzyłem, że może to to właśnie tam zamordowali. Nie ma tutaj, nigdzie nie zamordowali. Tylko tam koło Grodna. Jaminy pod Augustowem. Tu NKWD po prostu wezwało mieszkańców na wiejskie zebranie i aresztowało wszystkich. Część zwolniono po wstępnym badaniu. Część po kilku dniach śledztwa. Kilkunastu przepadło bez wieści. Na cmentarzu zadbany grób żołnierzy niemieckich z 1918 roku. Groby Polaków rozstrzelanych przez Niemców w 1944 roku. I tylko symboliczna mogiła 16 zaginionych. Zamordowanych może pod Grodnem. Nie wiadomo. Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jeśli pokój wieczny, odpocznienie racz im duszom dać, Panie, a światłość wiekoista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Siedlisko rodu Wysockich w Białowodzie pod Suwałkami. Krzyż przypomina tragedię rodziny z 1945 roku. W pamiętnym dniu, 27 lipca, tata z rodziną zbierali wtedy siano, a w tym czasie, od kilku dni, w naszym domu byli partyzanci. Starszy brat nasz zauważył, że od strony południowej tyłem wkracza samochód na naszą posesję i zawiadomił dychakowców, którzy odbywali taką naradę. Wtedy no, oczywiście zrobiło się zamieszanie, zaczęli wszyscy uciekać i uciekli do stodoły. NKWD-zista zapytał, gdzie droga do żywej wody, więc tata odpowiedział mu, że zabłądziłeś, już nie ma drogi do żywej wody, nie ma przejazdu. Więc mu powiedział, ty sukien kocie, ty, u ciebie bandyty są. I w tym czasie partyzanci w stodole usłyszeli, że to na nich chyba jest akcja. I tylnymi drzwiami, tak zwano wieżejo, wyrwali i zaczęli uciekać i się strzelać. Przez 5 lat Zagroda Wysockich była bezpieczną bazą oddziału AK. Ale tragedia Wysockich nie była wynikiem strzelaniny z partyzantami. Na listy skazanych trafili wcześniej, z donosu UB. No i w pewnym momencie, przypominam, z pokoju wyszli ci NKWD-ziści i mieli na pewno jakąś listę i z tej listy no, odczytał. Odczytał tatę, odczytał siostrę starszą, odczytał młodszą siostrę. Ona miała 17 lat, a starsza Kazimiera miała 22 lata. I jeszcze tego właśnie narzeczonego starszej siostry Kazimiery
też kazano się mu te zabierać. I żeśmy wtedy na podwórko z mieszkania wszyscy wyszli, no i wtedy było pożegnanie. Wie pan, moment tego też mi trudno do końca uświadomić, jak się to odbyło. W każdym razie żeśmy płakali. Natomiast ja jako bardzo do ojca przywiązany prosiłem, żeby tata mnie z sobą też zabrał. Proszę państwa, bardzo mnie przykro i smutno i proszę mnie wybaczyć, że mnie jest ciężko. Zbliżam się już ku końcowi, ale wciąż nie mogę zapomnieć tej chwili, kiedy zostałam sierotą. I jestem wdzięczna takiej instytucji jak IPN-owi, jak telewizji teraz, że o tym można mówić. Ale jeszcze byłabym bardzo szczęśliwsza, gdyby naprawdę widziała, gdzie są chociaż te kości tego mego ojca. Przez lata poszukiwanie zaginionych było niebezpieczne. Solidarność po sierpniu 80 roku upomniała się o ofiary. W 1987 roku powstał Obywatelski Komitet Poszukiwań Zaginionych w Obławie. W lesie pod Gibami odkryto zbiorową mogiłę. Reportaże o niej dostały się do serwisów światowych telewizji. Dwie ekshumacje w 1988 i 89 roku dały podobny wynik. To groby niemieckich żołnierzy orzeczono. Gdzie więc groby zaginionych Polaków? W świetle obowiązującego w Polsce prawa takie działanie, pozbawienie miejsc ludności cywilnej, wolności, następnie bicie jej, przesłuchiwanie, stanowi poważne prześladowanie, które nie może być inaczej rozpatrywane jak zbrodnia przeciwko ludzkości. Zbrodnia, która nie może ulec przedawnieniu i która w świetle obowiązujących w Polsce praw nie ulega przedawnieniu. Natomiast pozbawienie życia grupy osób, które mają określone poglądy, są narodowości polskiej, nie może być inaczej rozpatrywana jak zbrodnia przeciwko ludzkości w postaci ludobójstwa. Społeczny Komitet, mimo szykan władz PRL, ustalił nazwiska prawie 400 zaginionych. Zebrał od rodzin zeznania i fotografie. To materiał dla śledztwa i dla wystawy fotografii bohaterów. Śledztwo IPN utknęło wobec odmowy współpracy strony rosyjskiej. Jeżeli chodzi o rolę polskich funkcjonariuszy UB, którzy, nie ukrywajmy, służyli pomocą wojskom radzieckim jako osoby przewodnicy, jako osoby dostarczające informacji, Do chwili obecnej nie udało się nam zgromadzić takich dowodów, aby postawić tym osobom konkretne zarzuty lub nawet wskazać, że taki a taki funkcjonariusz dopuścił się takiego czynu. Udzielił pomocy organom państwa obcego do popełnienia przestępstwa. Na fotografiach Rosjanie dowodzący obławą, a młody człowiek w polskim mundurze to ich gorliwy współpracownik, Mirosław Milewski, później minister bezpieczeństwa w PRL. Dziś pobierający generalską emeryturę, a mieszka w Lipsku nad Biebrzą, wśród rodzin swoich ofiar. Czyż w Polsce nic się nie zmieniło? Siedlisko rodziny Lutto. Wszyscy dorośli walczyli w AK. Jeden zginął w obławie. Reszta przetrwała w puszczy.
Teraz ich potomek, Marian Luto, jest starostą sejneńskim. Pamięta, nie zapomni. Stoimy przed pomnikiem, który jest symbolem tych, którzy zostali zabrani w 1945 roku, patriotów naszej ziemi, walczący o Polskę niepodległą. Ci ludzie zostali skrytobójczo zabici. Ci ludzie, władza ludowa, przepraszam, która poprzednio była, nazywała ich bandytami. I dzisiaj, zanim nie zostaną odkryte groby tych, to piętno na tych rodzinach i na tych ludziach pozostanie. Także wołam o to, ażeby odkryta została prawda, gdzie są groby, gdzie ci, którzy ich zamordowali, czy są znani. Co roku w Gibach, w lipcu, odbywa się nabożeństwo, odprawiamy mszę świętą. Zawsze w tych uroczystościach uczestniczę, a ponieważ to tak jakoś nie nabiera tego prawdziwego rozmachu i ta prawda nie jest nagłośniona, na ostatnim naszym spotkaniu, tym eucharystycznym, jako jeden z przedstawicieli tej naszej rodziny rodzin, tej obławy lipcowej, po rozmowie z innymi jeszcze rodzinami, postanowiliśmy zawiązać stowarzyszenie, żeby ocalić od zapomnienia ten bolesny fakt naszych rodzin i jednocześnie fragmentu naszej tej bolesnej historii. Obława augustowska to największa masowa zbrodnia Rosji sowieckiej, popełniona na Polakach już w czasie pokoju, w 2 miesiące po zakończeniu wojny. W obławie zatrzymano 7 tysięcy mieszkańców z powiatów suwalskiego, augustowskiego, części sokulskiego. 2 tysiące poddano strasznemu śledztwu. 600 wywieziono i zamordowano. Przed i po obławie ścigano, zabijano, więziono tysiące żołnierzy AK oraz ich rodziny. Ale opór trwał. Na ziemi augustowsko-suwalskiej do początku lat 50. Krzyżem w Gibach kamienie, jak kamienie rzucone na szaniec, tworzą pomnik. Zginęli, bo byli Polakami. To najbardziej zaszczytna dedykacja. Babci z bratem i to wtedy ojciec przyszedł po kryjomu do nas odwiedzić, jeszcze ostatni raz go wtedy widział. Lipca 2006 roku, wieś Giby koło Sejm, Suwalszczyzna. Przy pomniku symbolicznej mogile 600 zaginionych Polaków odprawia się msza święta. Od kilku lat wystawa złożona z fotografii zaginionych wędruje po Białostocczyźnie. Zaginieni, porwani w lipcu 1945 roku przez okupantów Rosję sowiecką, zostali zamordowani. Do dziś nie wiadomo jak, kiedy i gdzie. Zabrany przez ruskich żołnierzy 14 lipca 1945 roku. Matki nie było, bo aresztowali wcześniej, bo szukali ojca, nie znaleźli, tu aresztowali matkę. A matki nie było i byłem u babci z bratem
I to wtedy ojciec przyszedł, pokryją mu do nas odwiedzić, jeszcze ostatnio raz go wtedy widział. Przyszli po ojca dwóch rosyjskich żołnierzy, jakoby furmankę tam im gdzieś potrzebna była na coś. No i poszedł ojciec z nimi. Ale na noc został puszczony do domu. Wrócił jeszcze. Więc słychać było już, że to jest oblawa, że ludzie... Mój ojciec zginął w 45 roku w lipcu. Tak samo ojca rodzony brat i matki rodzony brat. Właśnie matki rodzony brat tutaj jest gromadzki Stanisław. Ojciec Piotr Kuźnicki i ojca rodzony brat Kuźnicki Leon. Ojciec był w Armii Krajowej, służył. Będę mówić wam tak. Nazywam się Scholasty Kazieniewicz. Z domu jestem Żabicka. Mój ojciec, Stanisław Żabicki z Zelwy, sołtys z Zelwy, został... Sutczyk, ochotnik, dosłużył się w 20 roku starszego sierżanta. I dlatego chcieli zaresztować, jak przyszli po wojnie już, w 45 w lipcu szukali mego stryjka, rodzonego brata ojca, ale był w Oświęcimiu, Niemcy zabrali, więc zabrali syna 17-letniego z pola. Ja strasznie zaczęłam płakać, jako mała dziewczynka, chwytałam za nogi. Tych ruskich, żeby zostawili tego mego ojca. A mama przyniosła jeszcze wódki gdzieś miała. Że zostawcie panowie, zostawcie mego męża, prosiła. Nic nie pomogło, zabrali. I tu dróżką, o tą dróżką poprowadzili na to drogę. Są zabierani. Proponowali sąsiedzi tutaj ojcu, żeby ojciec gdzieś ukrył się, albo wyjechał na ziemię odzyskane, bo już tam siostra jego była na ziemiach odzyskanych. Ale ojciec powiedział, że nigdzie nie pojedzie. Jeżeli mam być zabrany, to ja, bo chłopców zabiorę. O, jeden brat miał już 22 lata, drugi 17. No i dlatego został w domu. Mojej matki rodzony był brat zaresztowany, sąsiedzi, potem brat stryjeczny, zaresztowany 17-letni, też mocno był pobity. Po prostu on za ojca jego, bo ojciec był pił.